3 lutego 2023 roku. A się trzeba przyzwyczaić do tej cyferki na końcu. 23. A, jaka ładna. Co za piękny poranek. Luty. Tutaj rośnie przepiękny iglaczek. Jaki młodziutki. Przez chwilę myślałam, że to jakiś porzucony, poświąteczny, ale nie. Tam z daleka liść paproci. No taki zieloniutki, że aż mu musiałam zdjęcie zrobić. A temat mam dzisiaj taki nieradosny. Odgrodzeni murem. To taki właściwie mogę powiedzieć dalszy ciąg moich rozważań o tym, jak trudno dzisiaj wychowywać dzieci. Dzieci, dzieci. Trudno, bo płaczą, bo czegoś chcą, domagają się i ciągle jakaś walka z nimi o coś, bo po prostu chcą tego, albo upierają się przy tym czy owym. A jak to dziecko robi się trochę starsze, to bywa, że odgradza się murem. Dostało wszystko, co najlepsze. Miłość, miłość, troskę. Zainteresowanie, spełnianie różnych życzeń, marzeń. A mimo to odgradza się murem. Gdzieś pędzi po wirtualnym świecie i szuka. Szuka. Niewiarygodnie się o tym mówi. Bardzo przepraszam. To wszystko przez Drakulę. Wczoraj uznałem, że przeczytam 2 rozdziały. No i proszę bardzo, już chrypka. Babcie wzięła. Ale to jest tak piękna literatura. Robiąc małą dygresję od poważnego tematu, że się oderwać tam trudno. Od tych strachów na lachy. W każdym razie, kiedy młody człowiek odgradza się murem, kiedy wszystko co do niego mówią ci bardzo mądrzy dorośli, wydaje mu się głupie, niepotrzebne i ingerujące w jego, no ładnie, w jego niezależność, w jego sposób myślenia, bo przecież młody człowiek, każdy był młody, to wie, ma zawsze rację i to, co wymyślił i to, czego chce, do czego zdąża, to jest, no, bardzo często coś, od czego odejść nie chce, nie może, bo jest przekonany, że to jest najlepsze. Nie ma w tym nic złego, bo jeśli ta droga jest taka, jak powinna być, to cóż może być w tym złego, w tym uporze, w tej chęci do niezależności, do dążenia do celu. Ale jeśli dorosły, zatroskany widzi, że ta droga to manowce, że ta droga donikąd, że ta droga to nie ta droga, to można by podyskutować, a skąd ten dorosły taki mądry i to wszystko wie, guzik może nic nie wie, jest głupi i po prostu źle doradza. Ale zakładając, że ten dorosły wie, że to jest złe, że to jest ta ciemna strona mocy i chce tego młodego człowieka ostrzec, ustrzec, przestrzec, ale nie może się przebić, bo ten młody człowiek odgradza się murem, odgrodzonym murem tych cudownych gadżetów, które dzisiaj tak łatwo ten mur budują. Tych wszystkich cudownych komunikatorów, dzięki którym możemy w każdym momencie powiadomić świat. Gdzie jesteśmy? Co się z nami dzieje? O czym myślisz, Anna? Pyta mnie Facebook. Ojej, naprawdę. Boże, jak cudownie. Jeden Facebook czasami zainteresowany, o czym ja myślę. Ale nie o to chodzi. Bo odgrodzeni murem nie przyjmują argumentów, często stają się agresywni, napastliwi,
bo myślą, że ten dorosły świat stoi im na przeszkodzie, stoi im na drodze, nie pozwala dążyć do tego cudownego szczęścia, które oni właśnie zobaczyli tutaj, bo tam, gdzie indziej, tego nie ma. No powiem szczerze, że wtedy to naprawdę jest ciężko. Ciężko, jak się przebić przez taki mur. Kiedy ktoś, ten młody człowiek, odgrodzony tym murem, leci na oślep. Tam, gdzie są tylko manowce. Jak go przekonać, że jest inaczej? Co wtedy trzeba? Nikt chyba tego do końca nie wie. Żaden rodzic, żaden człowiek, który kocha tę młodą istotę, nie chce pozwolić na to. Dobrze, idź, oparzysz się, sięgniesz dna, to wtedy zobaczysz. O, nie jest łatwo. Nie jest łatwo w takim momencie. Ale przebijanie się przez ten mur jest często bezskuteczne. Nie przynosi żadnych efektów. I co wtedy? Co wtedy zostaje? Nie wiem. Ale łatwe to nie jest. Zaliczyłam to trochę, kiedy miałam dzieci w wieku kilkunastu lat, ale na pewno nie w takim wymiarze, o jakim czasami się słyszy. Kiedy dziecko popada w uzależnienia, kiedy pędzi na oślep tam, gdzie nie ma drogi, albo są manowce, kiedy odgradza się tym murem i nie chce, żeby ktokolwiek miał do niego dostęp, pod warunkiem, że myśli dokładnie tak jak on. No trudne to bardzo, bardzo trudne. A taki temacik dzisiaj przyszedł mi do głowy, nieradosny. Bo zawsze trzeba mieć nadzieję, że ten młody człowiek się otrząśnie, że może jak dostanie tego kopa, że jak odbije się od tej ściany, a może od tego muru, który sam stworzył, może wtedy przyjdzie refleksja, może wtedy zrozumie. Nadzieję trzeba mieć zawsze, ale jak to bardzo jest trudne, a jak łatwo często oceniamy tych dorosłych, tych opiekunów, tych rodziców, którzy sobie nie poradzili, którzy nie potrafili zadziałać, którzy, no jak to matka tego narkomana nie wiedziała, że on jest narkomanem, nic nie zrobiła? Tak, robiła wszystko. Ale wszystko spełzło na niczym. Robiła wszystko. Ile ja znam takich przypadków, Boże mój. Kiedy młody człowiek po prostu popada w taki dół, a rodzice wyrywają włosy z głowy. I co wtedy? Wtedy szuka się w nich winy nade wszystko. Czy jest w nich wina? Bardzo często jest. Ale nie tak wielka, by ten młody człowiek popadł w to, w co popadł. A czasami jest tak wielka, że wiadomo, że ten młody człowiek szukał czegoś dla siebie, jakiegoś potwierdzenia. A przecież wiadomo, że przede wszystkim czekamy na miłość, na przyjaźń, na zainteresowanie i na to wszystko, czego pragnie serce i dusza. Młody człowiek często nie wie, że tam, gdzie tego szuka, tam tego nie znajdzie. Że tam znajdzie tylko brud, paskustwo, obrzydlistwo, wyuzdanie, lekkomyślność i tak dalej, cynizm,
i wszystko to, co jest związane z tą ciemną stroną mocy. No i właśnie tak, jak ten mur jest zbudowany mocno, to czasami to odgrodzenie murem nie pozwala dotrzeć do tego młodego człowieka, do tej młodej duszy, do tego młodego serca. I zawsze tak było, bo tak można by dzisiaj wszystko zrzucić na ten świat zwariowany. Ale przecież 30-40 lat temu też działy się takie rzeczy. Też tak czasami to bywało. I tak jak mówią starsi, no musi mu się wody nalać do uszu. Musi się poparzyć, musi sięgnąć dna. A czasami po prostu inaczej się nie dzieje. A czasami inaczej się nie dzieje. Syn marnotrawny w Biblii. Przypomina się. To znaczy, że to działo się od zawsze. I to odgrodzenie murem to bardzo trudny czas dla rodziny, dla rodziców i mimo wszystko dla tego młodego człowieka, który przecież nie może być w pełni szczęśliwy, nie mając tej akceptacji najbliższych, ale odgrodzony murem po prostu myśli, że ma to gdzieś. Ach, ach, ach. Tym ponurym akcentem. Długo by o tym mówić. Najważniejsze nie tracić nadziei, nie tracić ducha i ciągle szukać sposobów, jak zrobić wyłom w tym murze i przedostać się małymi kroczkami, maleńkimi, żeby dotrzeć do tego tam, za tym murem. Wytrwale, cierpliwie, z miłością. Nie ma innego wyjścia. Z miłością. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. Z taką refleksją właśnie, że bywają takie sytuacje trudne w życiu. Po coś one się dzieją. Na pewno są ważne. A wszyscy ci, którzy są odgrodzeni murem, no niech się spodziewają, że ktoś będzie chciał tam do nich dotrzeć. I tyle.